Po raz ostatni w tym odcinku widzicie to BMW w takiej postaci. A dlaczego? W ogóle dlaczego je zrobiłem? No chciałem odwzorować sobie muska, spróbować chociaż to zrobić, no ale wiadomo, że poszerzeń takich nie ma i innych rzeczy tego typu. Zrobiłem repliczkę taką, nie repliczkę taką, można powiedzieć, odwzorowanie, leciutkie, upodobniające. No ale czy ono spełnia moje wymagania w tej grze? No oczywiście, że nie, jest tylko takim samochodem, który zrobiłem sobie na chwilę. Ogólnie teraz jest na poduchach, tak, na pneumatyce. Ja sobie odpalę, to oczywiście leci do góry, zobaczcie, także niestety to jest realna wysokość tego auta, no nie da się niżej, choć bardzo bym chciał. I wejdziemy sobie teraz do kryjówki, leciutko ją przerobimy, ponieważ dzisiaj zaczniemy sobie najnowszą ligę driftową. Tak właśnie sobie postanowiłem, że te drifty będziemy dzisiaj robić. Ogólnie, przedwczoraj dla was, rozłożyłem cały swój komputer na części i złożyłem go z powrotem. I zobaczymy, czy wszystko działa ok, dlatego że nigdy jeszcze tak nie robiłem, tak? Od zera wszystko składałem w kompie, znaczy, że no, technik informatyk, tak? Więc jednak muszę to umieć. No i zobaczmy sobie S13, na, tak wiecie, żeby sobie przypomnieć, jak ono wygląda. Zobaczcie sobie te światła. Światła teraz weszły strasznie ładne, no pięknie wyglądają po prostu Sleepy Eyes. No a co do felg, powiem szczerze, że tak się zastanawiałem, czy by tu czegoś nie zmienić, aczkolwiek i tak wygląda to bardzo dobrze. No ja bym sobie go jeszcze zglebił oczywiście, ale niżej się nie da, przynajmniej tak mi się zdaje, że niżej się niestety nie da. Może tym bugiem na offset, tak? Może tym bugiem będzie dało się coś tutaj jeszcze zrobić. Ale sobie przerobimy lekko dzisiaj BM-kę, to znaczy się. Ja nie chcę tych poszerzeń, bo mi się one nie podobają. Po prostu zrobiłem, bo tak twierdziłem, że tak będzie ok, ale mi się one nie podobają. No i teraz właśnie, bo tu mamy jeszcze ten motoring, mamy jeszcze inne opcje, które możemy sobie do tej BM-ki zaimplementować. Tylko czy ja właśnie chcę, czy ja chcę... No bo tu jeszcze mamy, rozumiem, tylny zderzak w tym motoringu, czy to jest brzydkie? No nie jest brzydkie, ale jest takie zbyt proste, takie zbyt torowe wręcz, ja nie chcę torowego. No i dalej mamy same właśnie torowe te bodykiciki, można powiedzieć. Jeszcze możemy sobie zdjąć poszerzenie z tyłu, to właśnie zrobimy, weźmiemy sobie oryginalne z BMW, dlatego że oryginalne po prostu bardziej mi się podobają. I teraz zobaczmy, czy my tu już jeszcze coś ciekawego mamy. Mamy... Aha, rozdzielacz powietrza nam to jeszcze nam tutaj psuje, także no nie wiem, czy będzie sens, żeby to w ogóle zmieniać, ale no dobra, weźmiemy sobie go, usuniemy i zobaczmy, co my tu możemy jeszcze ciekawego włożyć. No możemy oczywiście ten DTM-owy, możemy M3 GTR zrobić, no i ten znowu motoring, którego nie chcę, także słuchajcie, co możemy zrobić? No tak naprawdę ta BMW nie ma wielu możliwości tuningowych, więc wiele sobie nie zmienimy. Lusterek zmieniać nie chcę tak naprawdę, zmienimy sobie troszkę malowanie. Te oryginalne poszerzenia są ładniejsze niż Rocketbunny, przynajmniej moim zdaniem, znaczy niż Pandem, ale to jest Rocketbunny. Moim zdaniem tak powinno być. Teraz przedni zderzak tu bym zmienił na tego CSL-a. Wiecie, jednak CSL jest ładniejszy, przynajmniej moim zdaniem. A jeszcze jakby do CSL-a dobrać jakąś ładną dokładeczkę, to w ogóle by było miodzio, no nie? Tylko czy do CSL-a w ogóle coś siądzie? Czy ten motoring na przykład siądzie do CSL-a? Bo jakby siadł, to naprawdę byłoby fajnie, tylko że no, jak siądzie mi coś takiego, to przydałoby się też na tył. Nie będzie czegoś takiego. Raczej to się nie uda, jednocześnie tutaj jest Need for Speedowy, zwykły. I on jeszcze jako tako siada, aczkolwiek nie, CSL-a sobie zostawimy po prostu zwykłego i nie będziemy się tu bawić. Tylko czy możemy sobie zdjąć? Możemy. Okej, tutaj już się w owiewki nie bawimy, bo to i tak nic nam nie da. Więc tak to będzie wyglądało. Maski mamy te M-owe, M-eczki nie chcemy. Światła sobie zmienimy na ciemniejsze może, przyciemniane klosze. Tak myślę, że to będzie ładniejsze. Zresztą zaraz zobaczcie jeszcze, jaki kolor weźmiemy. Tutaj nic nie zmieniamy oczywiście. CSL-a zostawiamy sobie klapę. Audio mamy zmienione, w ogóle mamy coś z dachem. Coś się da zmienić z dachem w tym aucie, ale nie pamiętam już co. Zobaczymy, co tam się z tym dachem zmienia, bo już nie pamiętam, ale to chyba było tak. To jest taka malutka. I właśnie teraz nie chcę iść do góry, a powinno iść do góry. A na górze jest, słuchajcie, taka malutka jakby... Widzicie? Tu jest... Nie da się tam jakoś normalnie wjechać, no nie? Próbuję teraz gałką do góry. Tam na górze jest, słuchajcie, opcja sobie nałożenia takiej malutkiej, nie wiem, jakby to powiedzieć, antenki? Tak, antenki. Okej, także klapę zostawiamy CSL, spoilera w tym momencie chyba nie może... A nie, możemy sobie dołożyć spoiler, ale te wielkie to kloca, ja nie chcę takiego z tyłu. Teraz rejestrację sobie zmienimy troszkę, już nie będzie ebe gnój. Ale tym razem będzie to... No skoro to jest drift, to będzie to gruz po prostu. No to oczywiście ona nie jest gruzem, ale...
ta będzie, no nie, tak? Jakby ja chcę, żeby była gruzem i będzie, tak? I rejestrację zostawimy sobie tą Origin Access, ale może sobie weźmiemy, zdejmiemy tą obramówkę. Okej, okay. Teraz to tylnik świateł również, nawet te białe lampy seksu bym mógł wziąć w sumie. Chociaż nie, do koloru nie będą pasowały, weźmiemy sobie czarne. Teraz tylny zderzak, mam już wzięte od CSL-ki, więc nie ma sensu tutaj się bawić. Dyfuzor mamy chyba również od CSL-ki, bo tak patrzę, to jest BM-owy, więc tak. Wydech myślę, że również jest całkiem przyjemny. Nie jest jakiś przesadzony, bo w sumie bardzo jest podobny do oryginalnego z tego auta zresztą. Aczkolwiek mamy jeszcze drugą, i to jest opcja od CSL właśnie, aczkolwiek ona się prawie nie różni od tego oryginalnego, ten jest fajniejszy. No i słuchajcie, to by było na tyle w tej kategorii, no chciałbym jeszcze zmienić, słuchajcie, felgi, ale nie wiem, czy to za długo nie potrwa, może... No dobra, to... a zrobię to, dlaczego by nie, taki krótki tunik na początku. Myślałem nad tym Rotiformem właśnie, dlatego że on zawsze siada do BM-ek i szczególnie do takiej, i myślę, że jako, że to był mój taki pierwszy, jakby pierwsze spojrzenie na tą felgę, albo ta właśnie, ten Rotiform, bo on mi się strasznie zawsze podobał. I nie, wezmę sobie z rantem, bo ja jednak jestem taki łowcą rantów, więc weźmiemy sobie Rotiforma z rantem. Myślę, że wielkość, o, można sobie większą wziąć, to na pewno będzie fajniejsze, ze spasem szczególnie. Teraz to samo sobie weźmiemy oczywiście na tył. Rotiform będzie bardzo blisko, to już jest ta sama felga. Oczywiście również rozmiar większą. Teraz, nie zmieniamy tutaj nic, tutaj będzie wszystko ładnie. Ale również chciałbym sobie, to co bym chciał zmienić, to oczywiście nawet nie opony, ale zaciski sobie weźmiemy, brębiaki, bo brębiaki są bardzo ładne. I tarczę sobie zostawimy taką ładną z połyskiem. Również tu brębiaka sobie weźmiemy na przodzie. Szybki brębiak. Okej, okay, no i teraz co jeszcze chciałbym zrobić, słuchajcie. Wejdziemy sobie szybko w malowanie, w bibliotekę. I teraz tak, nie będę tego usuwał, ale usuniemy sobie wszystkie wlepy z maski. Okej, okay. I co do koloru weźmiemy sobie biały, ale ta biel nie będzie taka zwykła, dlatego że ja bym chciał, żeby ta biel była taka wyrazista, tym bezbarwnym wygląda bardzo ładnie, troszkę metaliku jej dodamy, a nawet może 100% metaliku na tej bieli, no bo tak widzę, że ona nie będzie taka zwykła, tak, a chciałbym, żeby się mieniła bardzo ładnie. Okej, okay. I gładkości, nie, może gładkość niech zostanie jaka jest, 10 jest ładna, okej. Okay. Także tak, zapisujemy zmiany, nadpiszemy sobie mózga, bo mózg był tylko na właśnie montaż, barwę sobie przyciemniamy 100%, bo szyby będą bardzo ładnie wyglądały takie ciemne, no i myślę, że może jeszcze ta felga dobrze by wyglądała w chromie, aczkolwiek teraz wygląda już bardzo ładnie, więc myślę, że na razie sobie taką zostawimy i to był mój pomysł na to BMW, tak właśnie chciałem ją zrobić. Bardzo ładnie się spasował tył, znaczy gdyby nie ta... Nie no, w sumie tył się idealnie spasował. Wow, jestem pod wrażeniem, pod bardzo wysokim wrażeniem, dlatego że rzeczywiście to auto mi wyszło. Wyszło w sumie niewiele, musiałem się starać, a naprawdę wydaje mi się, że wyszło. No teraz jeszcze tą obramówkę by wypadało zmienić, znaczy tło na tablicy na jakieś ciemniejsze. O, ale myślę, że nie będzie nic ciekawego. Z Redview może, a może wziąłem Rockportową, a Rockportową, żeby tak troszkę przypomnieć o tej starej... M3R46, no więc wychodzimy, zobaczymy jak będzie się prezentowała również na zewnątrz, no i będziemy sobie robili dzisiaj już te pierwsze drifty, w ogóle teraz na R-Ride to ona będzie leżała strasznie, strasznie pozytywnie, więc dobra, tak siedzi, słuchajcie, ej, spójrzcie na to tylnie nad kole, no spas konkretny, a teraz sobie ją zglebmy, no to trzeba byłoby... Tak, no to nie, no dobra, słuchajcie, mogę tu mieć pneumatykę, bo wiecie, to jest gra, więc tutaj nie będzie mi to nic zmieniało co do warunków jezdnych, a teraz sobie szybko tylko damy waypointa do wyścigu i myślę, że po drodze jeszcze chwilę sobie porozmawiamy, ponieważ wyścig, czy tam pierwsza impreza, która będzie nas zbliżała do Noise Bomb, do hook bomby, no to będzie tutaj chyba z Akin Kimurą, no nie? A, w ogóle chciałem powiedzieć, świetne auto do driftu. Cudowne auto do driftu. Jak widzieliście, ogólnie miałem komentarze, że no, to jest drift w ogóle, weź, ogarnij się, co to... No w paybacku nie jest ładny drift. Ten drifting nie wygląda ładnie w paybacku. No ustalmy, że w tym Need for Speedzie jakby wizualnie drifting nie jest ładny, ale ta BMW naprawdę bardzo dobrze sobie z nim radzi, ulepszona tak jak jest w tej chwili, czyli ma punktów... Punktów ma 208, tak? I z moim setupem naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze sobie radzi. Strasznie przyjemnie mi się nią jeździ.
No teraz myślę, że mogłem sobie w sumie te krótsze wydechy dać, ale nie, te są bardzo ładne, więc nie będę tutaj sobie zmieniał. Także mówię, no naprawdę to auto radzi sobie przecudownie w driftingu i punkty, które zdobywa, wylecimy, tak? No, wylecieliśmy, no cóż, nie zawsze się udaje. Także punkty, które zdobywa i reszta rzeczy naprawdę jest świetna, no robi duże kąty, brzmi fajnie jak te 3,2 litra, prawda, tutaj, no także jest naprawdę, naprawdę super. Nie no, o, troszkę widzów tutaj pozderzałem. Ej, powiem wam szczerze, że chyba to jest jeden z moich najładniejszych tuningów, bo tak ładnie udało mi się spasować, a w sumie niedługo to potrwało. Naprawdę mi się podoba, startujemy sobie pierwszą imprezę z hukbombą. Sean McAllister, trochę o tobie słyszałem. Podobno chcesz mi odebrać koronę. Nie chcę twojej korony, Kimura. Zamierzam pobić twój rekord. Bijemy rekordy w całym kraju. Myślisz, że przeszkodzisz nam w zajęciu pierwszego miejsca w Fortune Valley? Amerykański sen, co? Rozumiem. Ale rekordy Fortune Valley są moje. Ten wyścig nazywa się Wężowa Pętla. Zobaczymy, co potrafisz. Patrz i ucz się. No, jestem Aki Kimura. Dali mi najbrzydszy samochód w całej grze. Nie no, zrobili mu straszną wyjście z 15. Ogólnie jadę to po raz drugi. Dlaczego? Bo mi wywaliło NFS-a. Nie wiem, przez co mi go wywala. Często mi go wywala, zresztą podczas nagrywania bardzo często. Znaczy, w sumie podczas normalnej gry mi go nie wywala, czyli przez obciążenie, może to przez kartę graficzną, przez to, że jest podkręcona. Wiem, że na tej trasie trzeba bardzo uważać, dlatego że często lubi tutaj mieć takie ostrzejsze zakręty, jakiś tam widzów na poboczach i tak dalej. No i też ten wynik nie jest wcale taki mały do zdobycia. Na przykład tutaj trzeba bardzo uważać. Okej. No, także chciałem powiedzieć, że powtarzam, ale czy to źle, może nie, bo jakoś nie poszło mi cudownie za pierwszym razem, więc teraz mogę sobie nadrobić. Dużo kiss the wallów tutaj robiłem i przez to traciłem combo, przez to też mi gorzej szło, a teraz widzę, że idzie mi o wiele lepiej. No, także myślę, że ten przejazd będzie lepszy. No, mam nadzieję, że tym razem nie wywali. Wspominałem, że komputer swój rozłożyłem, zobaczymy jak będzie chodził, troszkę się grzeje i też troszkę głośno chodzą wentylatory, będę musiał coś poustawiać, ale ogólnie jest ok i ten pojedynczy drift miałem zrobić 500 metrów, myślę, że teraz się to uda, tylko tak głupio to będzie wyglądało, ale za to będzie ładny wynik, więc myślę, że o to chodzi, że tu się jeździ dla wyniku, bo i tak drifting w tej grze piękny nie jest. No muszę pozmieniać kąty na kołach, także zauważyłem podczas tej scenki początkowej, że są troszkę za duże te kąty, znaczy za duże, za... Nie ma jakiegoś fajnego spasu, ja bym chciał ten fajniejszy spas troszkę stąd wykorzystać. Bardzo ładny przejazd obok, muszę się pochwalić, bo rzeczywiście mi tym razem wyszło. No jak się raz już przejdzie trasę, to mniej więcej się ją pamięta, tak? Później im więcej się ją razy powtarza, tyle się ją lepiej zapamiętuje. Ogólnie ten przejazd na filmiku, znaczy na tym tuningu Muska, no nie? To raz zrobiłem przejazd, akurat zdobyłem 500 punktów, mówię, chyba tyle mi wystarczy, pokażę wam jak to wygląda, okej. Może troszkę więcej punktów by się przydało tutaj w tej BM-ie, bo jednak nie wiem, czy tak to powinno wyglądać. No ten wynik już mamy zapewniony, ale jednak chciałbym troszkę więcej zdobyć. Nie wiem jakim cudem Przemek tu ma 197 tysięcy, jak ja mam 400 jako wymagany wynik. No ale wiadomo, że poziomy trudności się różnią, więc na różnych poziomach jest różny wymagany drift. No jak miałbym sobie nie dać rady, jak już dawno mam ten wynik zdobyty. Wariacie, dobra, 500k będzie na spokojnie, a jeszcze zobaczymy, spróbujemy coś więcej stąd wykrzesać. Dawaj na poza dróżkę, to dobra. I jeszcze tak, i tutaj na końcu jeszcze jakieś tam 5000 i w kamień. Ale 526 myślę, że... No to ładne zderzenie. No to widać tutaj frostbajcika, co? Widać. Okej, także myślę, że no, drifting zaliczony, nowy rekord, zobaczymy czy tam, na pewno ktoś z moich znajomych ma lepszy wynik, to nawet nie chcę nic mówić, ale chyba tak najgorzej nie jest. No i kartę weźmiemy sobie z tej strony, będzie to, uwaga, EQ 7 do przyspieszenia chyba nam się przyda, oczywiście, że tak. No i misja wykonana, oczywiście pierwsza na 4, bardzo mało misji w tej hukbombie, więc myślę, że dzisiaj, w ogóle hukbomba, świetna nazwa, myślę, że dzisiaj sobie to zrobimy. Teraz dostaniemy telefon oczywiście. Dobra robota na wężowej pętli.
Aha, rozprawiłem się z tym rekordem. Teraz pojedziemy na most. Udowodnij, że to zmuś mnie. Dobra, rekomendowane drift 230. Wiemy zawsze, że te rekomendowane są czasami naciągane, więc myślę, że dobrym sposobem będzie sobie po prostu najzwyczajniej w świecie tutaj... znaczy tak, tepniemy się do kryjówki, żeby być bliżej... chociaż w sumie tutaj niewiele mamy tej jazdy, ale no dobra, tepniemy się do kryjówki, żeby być bliżej. Ładny awek. Ten awek mi się podoba, tylko spas z tyłu mi się nie podoba. Ale ładny awek, więc ja się przyjadę tam, już nie będę was zamęczał tu oglądaniem mojej super świetnej jazdy. I widzimy się w drugiej imprezie, spróbujemy troszkę słabszym autem ją wygrać, znaczy no po prostu przejść. Zanim dojechałem na misję, dostałem dostawę podstawową, więc sobie ją otworzymy szybciutko, no bo podstawowe to są te spoza deluxa i jest żeton części niebieski neon i 20 kafli, przyda się oczywiście, po tym wywaleniu jeszcze to jak najbardziej i startujemy sobie po moście. Udowodnij jakiemu kimurze, że jesteś prawdziwym artystą driftu, pobij rekord huk bomby na trasie przez most, spróbujmy. Pokaż swój talent, McAllister. Możesz do mnie mówić Vincent Van Gogh. Ohoho. No. Skromniutki. Dobra. Więc skromniacho, jak masz tyle mocy, to dawaj tą BMO i robimy te 430 tysięcy. Co? Mam pobić Warpit Bulla, który ma 195k, więc no jeśli go nie pobiję, to i tak nie wygram, więc... jeśli go nie pobiję, no, chcesz się Warpit Bull bić? Dobra, więc robimy tak, że nie dotykamy ścian i to jest bardzo ważne, trzeba to pamiętać. Ścian się nie rusza w tej grze szczególnie i teraz on tu nie, w ogóle nie usuwa kombo jak dotykamy trafików, także to jest świetne. Teraz prędkość osiągnijmy tą wymaganą, znowu wywaliło grę, tak? Tak, wywaliło grę. Okej, no więc błąd, z którym wywala mi za każdym razem grę, to jest coś w stylu video card has been physically removed from your computer, coś w tym stylu. W sensie, że za każdym razem pokazuje mi, że moja karta graficzna została wyjęta z kompa, tak? Albo nie odpowiada sterownik. Coś w tym stylu, tak mi się wydaje. W sensie, to jest to lub to, tak jest napisane na błędzie. W takim wypadku... może być winą overclocking chociażby, czy najnowsze sterowniki od NVIDII, które lubią zawieść i wy to wiecie, no teraz to mi idzie, co? Okej, więc postarajmy się, żeby tym razem się udało to jakoś ładnie zrobić, żeby to zadziałało wszystko, ponieważ no mimo wszystko to wynik cały czas musimy robić i tu jest ten most, za mostem jest dobry zakręt, bardzo go lubię. Dobrze, przedłużaj, albo dobra, już nie przedłużę. Próbujemy, rozpędźmy się troszkę, tą prędkość musimy sobie też osiągnąć i to jest ważne. Spróbujmy jakoś tutaj może, dobra, ukończono, bo nie chcę, żeby tego wyzwania, żeby stracić, okej. I teraz tak, mało bardzo do końca, jak to się stało, że to już, jak to się stało? Chyba całą tą trasę trzeba przelecieć bokiem, bo inaczej to nie dam rady, no. O, świetnie, dobra. No powiem szczerze, że no tak, tu jest 700 metrów do końca, nie dam rady. Niestety się nie uda i myślę, że to będzie powód, dla którego powinienem ulepszyć auto, bo to tak działa, że jak ulepszę, to wtedy mi będzie działało. No nie, no 200 tysięcy nie zdobędę na jednym drifcie, na pewno. 100 tysięcy jeszcze jako tako bym zdobył na mnożniku czwórce i mogę spróbować to jeszcze przejechać, ale póki co porażka, no tylko tą kasę dostanę. Początkową, więc wyzwanie zaliczone tak czy siak, więc myślę, że spróbuję już poza gadaniem, po prostu sobie jeszcze raz to zrobić. Misja nieudana, bo nic się nie stało, słuchajcie, rozpoczniemy sobie ją ponownie. A wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobał, zostawicie tam łapkę w górę, oczywiście komentarz i widzimy się w następnym, wszystkie sugestie i tak dalej. No, mam nadzieję, że się tam jakieś znajdą od was sugestie i tak dalej, co tam zmienić i tak dalej, co wam się podobało, nie? W sumie cały drift trzeba przejechać bokiem, znaczy całą trasę przejechać bokiem i myślę, że wtedy by się udało, tylko że no mamy mało koni, tak, i według gry
Znaczy, no może się okazać, że właśnie przez tą liczbę koni będzie nam nawet trudniej wchodziły, będą nam nawet trudniej wchodziły te punkty, no ale da się, tak, da się, mając słabsze auto, zrobić to dobrze. Też nie we wszystkich momentach driftowałem, więc skupmy się na tym driftingu i myślę, że się uda. Także do następnego, cześć. Dobrze, dobrze. Tak jak mówiłem, wszystko się da, nawet udało się ten wynik pobić. Ja kiedy sobie ulepszę BMW, to zrobię jeszcze lepszy wynik. Ale udało się, tak? Wystarczyło się troszkę postarać. Na koniec mogłem jeszcze spróbować sobie zrobić ten prędkościowy, tak? Ale wolałem jednak driftingowo wygrać. A ten prędkościowy też się zrobi później, bo tam i tak ten sam cel będzie albo bardzo podobny, więc nie straciłem wiele. Myślę, że więcej zyskałem. Kartę weźmiemy sobie z tej strony. To jest taka końcówka jeszcze dla tych, którzy zostali. Bardzo fajna skrzynia, którą sobie zdobyliśmy, aczkolwiek wiele nam nie zmienia, więc nawet gorszą niż mieliśmy, więc pomoście mamy zrobione. No i w następnym odcinku dokończymy sobie już huk bombę, tak? I tu chyba będzie już troszkę trudniej. Także dzięki wielkie i widzimy się jeszcze raz w następnym. Cześć! Dość dobry, by wygrać. Nikt nie pokona króla. A tamten facet co? Ryan, zdaje się. To było lata temu. Później nikomu się nie udało. Więc daj mi spróbować, wasza miłość. Wkrótce. Teraz jedziemy do obserwatorium. Ja wiem, że już skończyłem. Ale byście pominęli nawiązanie do Ryana Coopera. Need for Speed Pro Street. Lata temu. Szacunek, że to zostawiliście jej. Chociaż to zostawiliście. Dzięki. Elo.